Siemanko, z tej strony Kira. No to pierwszy odcinek z Race 07, albo jak to woli, Race Injection. Mod WTCC 2013. Mówiłem już o tym na tej serii w odcinku z FIFA, w odcinku informacyjnym. I tak oto, moi drodzy, pierwszy odcinek z Race Injection na modzie WTCC 2013. Wraca gra wyścigowa, w końcu na mi kanał. Więc bez żadnego gadania weźmy sobie Championship, stwórzmy najpierw sobie Championship. Widzicie, mam tu parę potworzonek, jeżdżę for fun. YouTube 2014. Niestety moda na 2014 nie znalazłem, znalazłem na 2013. I wygląda to bardzo fajnie. Najpierw moi drodzy, weźmy sobie jakieś tory. Żeby to nie było źle. Ci, którzy oglądają WTC, ci, którzy zwiedzą. Weekend World Touring Car Championship składa się z dwóch wyścigów i tak właśnie u nas to będzie. Dlatego zaczynamy od pierwszego toru. Kurtyba, później Marrakesz, Monza, Zolder, Algarve, Brands Hatch, Brno, Oschersleben, Leben, Valencia, Okayama, Macao. To jest 11 torów. 11 torów, które ogólnie jest w kalendarzu na 2010. My jeszcze dorzucimy... Ja dorzucę od siebie Hockenheim, który będzie jako 11 tor. Dorzucę Imole, który będzie jako tor numer 12. Oczywiście Magny-Cours, który będzie torem numer 13. Poznań jest chujowym torem. No i Zandvoort nie było. I Zandvoort będzie numer 14, a Macao będzie torem numer 15. Tak, będzie 15 odcinków z tej serii. No i moi drodzy, czas na serię. Jak widzicie, Race Injection ma od zakurwienia tych wszystkich różnych serii, między innymi WTC 2.7, 2.6, 2.10 powinno gdzieś tu też być, ale nie widzę, tam ślepo, jest 2.10. Jest formuła BMW, formuła 3000, Radicale, co jeszcze, Pagani, Swedish Touring Car Championship, GT, jest od zakurwienia tego, Camaro Cup. My będziemy jechać WTC 2013, tak jak mówiłem na odcinku informacyjnym, wspomniałem o tym. No i tak, moi drodzy, Łada przed nami, Łada, to jest chyba najsłabszy, nie chyba, to na pewno, jest słabszym samochodem stacy. Pojedziemy z samochodem Jamesa Thompsona, Łada Granta, fajny samochód, ale no niestety wolny. Car Info, zobaczmy, co nam pisze o Ładzie. Trzecia napędówka, 6-biegowa skrzynia biegów, no nie jest to za dobrze, nie jest za dobrze. Ten samochód, ale zobaczymy, co będzie. No i teraz przejdźmy do ustawień wyścigu. Wyścig będzie trwał 3 okrążenia. Każdy, uwierzcie mi, to będzie wystarczająco. Opponent skill na 92% ustawia, żeby nie było. Bo na 93% jest minimalnie za ciężko, chociaż to ładno, to i tak jest kurwa z tyłu jestem. Standardowo automat przestrzeni biegu ABS, track and retraction, bla bla, damage 100%, więc może być tak, że nie ukończymy jakiegoś wyścigu. Kwalifikacje włączone, ale kwalifikacja będzie tylko jedno okrążenie przejechane. Turej z format oczywiście włączony. Dwa wyścigi. No i tyle. W każdym właśnie odcinku będą dwa wyścigi po trzy okrążenia. Zaczynamy sezon Kurtyba. No i teraz, tak jak mówiłem w odcinku z FIFA informacyjnym, FIFA i WTCC będzie naprzemiennie ze sobą. Czyli jeden dzień będzie FIFA, drugi dzień będzie WTCC. Nie wiem, jak wyrobi się z czasem, bo w najbliższym czasie mam trochę rzeczy do zrobienia, trochę rzeczy do załatwienia. Może mi się uda usiąść i nagrać większą ilość tych odcinków. Miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o głośność gry, nie wiem też, jak to będzie wyglądało. Minimalnie ściszę. Mnie się wydaje, że to będzie za głośno. Przyciszę sobie te słuchawki. No i co, jedna krążenie kwalifikacyjne, później przyspieszamy czas, żeby każdy mógł zrobić pomiarów. I jedziemy. Jebać czerwone światło, a nie, już jest zielone. Kurtyba. Pierwszy tor w kalendarzu. Nasza piękna Łada. Powiem wam, naprawdę ten mod wygląda bardzo ładnie. Zobaczymy, co uda nam się zrobić. Łada, która w tym sezonie WTC, bodajże, o ile się nie mylę, nie zdobyła jeszcze żadnego punktu. W sezonie 2013 chyba też nie zapunktowali, a w tym sezonie mają 3 samochody, nie 2. Ale no jednak Łada nawiązuje do Maruszy z Formuły 1. Marusza rosyjska,
Słabo idzie Łada rosyjska, też nie słabo idzie. Przecież Marusia ma punkty. Co do Łady nie jestem pewien. Szczerze nie jestem pewien. Przed najbliższym odcinkiem, przed drugim odcinkiem sprawdzę, czy Łada ma jakieś punkty. Ale chyba tak, bo to jest jednak jest minimalnie łatwiej zdobyć te punkty. Chociaż po tym, co Łady pokazały na Salzburgu w tym sezonie, gdzie na samym starcie rozpierdoliły się trzy Łady. To był po prostu piękny, piękny wyścig. Od razu dohamowali do pierwszej szkany i od razu mieliśmy safety car. Wróć! Czerwoną flagę, tam nie dało rady przejechać za safety carem. Dobra, ostatni zakręt, moi drodzy, zaczynamy okrążenie pomiarowe. Jedno, jedyne kółko kwalifikacyjne, więc jeżeli nie wyjdzie, jesteśmy w ciemnej dupie. Nawet jak wyjdzie z ciemnej dupie, bo gówno zrobimy, szczerze. No nie ładą, nie ładą. No oczywiście będę jeździł z kamery ze środka, bo kamera najlepiej wygląda. Bardzo ładnie się prezentuje samochód. Zahamowanie do pierwszego zakrętu. Prawy, dosyć ciężki zakręt, od razu przechodzący, jakby, jakby to nazwać, szykanę lewo-prawy. Teraz długa prasta do prawego zakrętu numer 3. I zaraz po nim będzie koniec pierwszego sektora. Mówię, no ten samochód no nie jest za dobry na ten tor. Jest trochę za wolny, no jest po prostu za wolny ten auto. Następny odcinek, Marrakesz. Tam będzie można pokusić się, może nawet i o punkty. Widzicie, Curitiba jest naprawdę szybkim torem, chociaż Marrakesz to naprawdę... niektórzy powiedzą, że to są proste, ale Marrakesz to jest tor uliczny, naprawdę bardzo ciężki tor. W tym sezonie w WTC było widać, jak ciężki jest ten tor. Jak widzicie, u nas na Lidze Faktora, liga była, jak ten tor jest ciężki, co tam się działo. Ci, którzy nie widzieli, zapraszam do Kondiasza, a ci, którzy chcieliby zobaczyć, co się działo w Marrakeszu, w wyścigu WTCC, zapraszam na YouTube'a, tam na pewno znajdziecie, co się tam działo. A działo się naprawdę dużo. Kończymy okrążenie pomiarowe z czasem 1.24.470. Nie wiem, czy to jest dobry czas. Oj. Poród do garażu. Nie wiem, czy to jest dobre, ale zobaczymy, co nam to da. Timing. Czekamy, czekamy, niech wszyscy nam zrobią czasy. No, jak widzicie, już na seaty. Ale jesteśmy przez jedną BMW. Jesteśmy przed naszym kolegą Soul z Łady. Czyli to jest 23 pozycja. Kozłowski za nami day route, ale on w BMW powinien nas teoretycznie wyprzedzić, bo nie wierzę, że BMK będzie za Ładami startować. To prowadzi? Prowadzi Gabriel Tartini z Hondy. Honda, Seat i Chevrolet. Teoretycznie powinien tu najwięcej walczyć. Walczyć, nie walczyć. Kurwa, Kira. Zobaczymy. Dobra, tyle chyba wystarczy czasów. Zakończmy sesję kwalifikacyjną. Przejdźmy do pierwszego wyścigu. Trzy okrążenia, to że Curitiba. Tak wygląda pozycja startowa. Gabriel Tartini, Robert Huff, Thiago Monteiro, Tom Coronel, Norbert Michel. Jeszcze wygląda pierwsza piątka. A my, 23 pozycja. No, jak widzicie, Łada to jest Łada. Nasz kolega Kozłowski, 24. Dajraut, 25 pozycja. Zobaczymy, co się uda na starcie. To jest bardzo ważny moment, żeby tu się udało dobrze startować. Przejdzie napędówką, jest to ciężkie. BMK powinna nas wyprzedzić bez problemu. Blokujemy, blokujemy BT. No i blokowaliśmy BT. Kozłowski nas wyprzedził, o dziwo, też przednia napędówka. Zobaczmy, zjedźmy na zewnętrzną, blokujemy BMW. I dohamowanie zaraz do pierwszego zakrętu, niezwykle ciężki zakręt. Będzie trzeba tu mocno, dobrze, mądrze dohamować. Przeskakujemy o parę pozycji. Jest już 19, jest już 18. Przed nami Moni, następny James Nash i Tom Chilton. Engstel 14, my na miejscu 18, ale to i tak jest dobrze, to i tak jest wysoko. Przed startem do drugiego wyścigu będzie dobrze, jeżeli będziemy w pierwszej 15. Przebijamy się o kolejne pozycje. Walka z Nashem. Engstel 14. Teraz dosyć ciężki lewy zakręt, gdzie trzeba naprawdę mocno dohamować. Tu się bodajże nam Seat wciska. Kto to jest, nie widzę. Jest to Tom Chilton. I Tom Chilton już jest na miejscu 16. Jesteśmy na miejscu 17. Jeżeli będziemy w 15, to będzie dobrze. Dobra,
perspektywa przed drugim wyścigiem, w którym może się uda znaleźć motyw. Punktuje pierwsza ósemka, ale nas zarzuciło. Ale dlaczego mówię, że będzie dobrze 15 być, bo wyścig drugi nie ma kwalifikacji, to przed drugim wyścigiem to pozycje są brane z wyścigu numer 1. Od pozycji 9 do pozycji 25 będziemy startować z takiej pozycji, jak ukończymy. A czołowa ósemka będzie startować w odwrotnej kolejności do ukończenia pierwszego wyścigu. Więc zwycięzca pierwszego wyścigu będzie startował z 8 pozycji w drugim wyścigu i tak dalej, i tak dalej. Kończymy pierwsze okrążenie, teraz będzie opóźnione do hamowania, atak na Chiltona jest udany, nasz przed nami, chociaż wylatujemy trochę z toru, ale udało się. Przed nami Chevrolet i BMW, Einstler. Jeden chyba z lepszych kierowców w serii WTC. Tu mu nie idzie, 14 pozycja, Dasta 13. Hugo Valant tam widzę na miejscu 11. No ale co my tu jeszcze teraz możemy zrobić? Nasz atakuje Engstlera, piękny manewr, Engstler się gubi, Engstler traci pozycję. Może dla nas będzie to dobra rzecz. Zobaczymy zaraz. Czy uda nam się wyprzedzić Franka Engstlera? Na dohamowaniu, no, wciskamy się Engstlerowi, dobrze, żeby nas konie wywiozło. Jest pozycja numer 15, błąd! I wracamy na tor. Na szczęście utrzymujemy samochód, 15 pozycja. To jest chyba nasze maksimum, co my tu możemy zrobić. To jest jednak dużo miejsca wyprzedzania, jest ten tor szeroki, jest gdzie tu zaatakować. Hugo Valant stracił pozycję nasz Magdawella, jest 12. James Nash, widać opóźnione to hamowanie, zblokowane koła. Próbuje dogonić Dustę, ale nie udaje mu się to. My się bronimy. Chociaż zobaczcie o ile Engstrad jest szybszy od nas. Próbuje. Nie ma gdzie zaatakować, ale patrzcie, wchodzi na wewnętrzną, teraz wszystko się rozegra, na tym pierwszym zakręcie. Czy Engstler nie przeszarżuje? Nie. Czy my przeszarżujemy? Tak jest, oczywiście, my przeszarżowaliśmy. Mamy żwir, ale wracamy na tor. Na miejscu 15. Nic nie straciliśmy, nic nie zyskaliśmy, więc chuj mu dupę. Nie ma oddanej pozycji. James Nash już jest chyba nie do dogonienia, tracimy do niego 90. Góry na roku, widzimy ile tracimy. Chociaż nasz drobny problem na dohamowaniu, znowu zblokowane koła. Kierowca Chevroleta bardzo ostro, bardzo szarżuje. Miejmy nadzieję, że przeszarżuje i zyskamy jeszcze tam jedną pozycję, miejsce numer 14, które naprawdę by się przydało. I tak, błąd nasza znowu na tym ciężkim, lewym dohamowaniu. Naprawdę trzeba zejść do jedynki, do dwójki, maksymalnie. Drugi bieg, no i teraz ostatnie zakręty, lewy, prawy, krótka, prosta. Prawy łuk i prosta start meta, a że nasza Łada nie jest za szybka na prostych. To nie wiem, czy nam się coś uda zrobić, czy 15 pozycja to będzie max nasze. Na razie dobijamy nasz, znowu zblokowany koła, zrównamy się z nim czy nie? Nie, nasza Łada jest chyba za słaba, nasz wychodzi lepiej z tego zakrętu jednak. I tak oto, moi drodzy, kończy się pierwszy wyścig, pozycja numer 15. No niestety, zerów. Ale i tak nie jest źle. Gabriele Tarquini, Honda, wygrywa ten wyścig, w ogóle duble ty. Druga pozycja, Thiago Monteiro, ile się nie mylę. Przejdźmy do wyników. Tak jest, Tarquini, Monteiro, Coronel trzeci, Hach czwarty, Ivan Miller. Mistrz świata, aktualny mistrz świata jeszcze teraz. Na miejscu piątym, Norbert Michalisz szósty, Daryl Oyang siódmy, Mehdi Benani na miejscu ósmym, miejsce 15, 11 sekund start. To jest pogrom, na trzech okrążeniach jest pogrom, ale zobaczmy, co nam się uda zrobić w drugim wyścigu. Startujemy z pozycji 15. Czołówka odwrócona, Tarquini startuje z 8, Monteiro startuje z miejsca numer 7. Z pole position startuje Benani, później Daniel Oyang, Norbert Michalisz, Miller, Haw, Coronel, Monteiro i Tarquini. Tak wygląda czołowa ósemka, my z pozycji 15. Mam nadzieję, że ta 15 pozycja uda nam się wbić do tej ósemki, do tej punktowanej ósemki. Zobaczmy, jak wystartuje Łada. No Łada, fatalny start tam już z tyłu. Engstel już nas wyprzedził. Pepe Oriola tutaj też. Nickler z 19. Fenomenalny start kierowcy Chevrolet, ale nie dał rady. Wystraszył się nas. Spadamy na 17 pozycję. Ale to nic straconego. Miejmy nadzieję, że uda nam się poprawić tę pozycję. Pepe Oriola, kontakt z Oriolą, kontakt z Satem. I teraz pytanie, czy nie mamy nic uszkodzonego? Błąd Orioli, za bardzo zahamował, mój błąd, że ja nie zauważyłem, co on zamierza.
Miejsce 16. Engstlet, u nas można powiedzieć wychują na starcie, no i na BMW, dolny na, tylny napęd. Bez najmniejszego problemu nas ograł na starcie Engstler. Oj, kontakt z Engstlerem, ale Hugo Valant tam strasznie blokuje. Engstler nie może w ogóle się z nim uporać. My nie możemy z Engstlerem, jesteśmy na miejscu 16. Pepe Oriola za nami. Mam bardzo, bardzo zblokowane koła, kontakt z Hugo Valantem. O mój Boże. O mój Boże, co się dzieje? Problem z zawieszeniem, poobijana nasza Łada. Samochód mi znosi na lewą. No i miejsce 23. Przed naszym kolegą zespołowym. Przed Kozłowskim jesteśmy. No nie. Nie tak sobie wyobrażaliśmy ten drugi wyścig. Teraz jeszcze błąd. Kozłowski nas wyprzedza, ale no tak zniszczonym samochodem ciężko jest coś zrobić. Ale tu cała stawka zbita. Może coś się uda. Boardman 20, my na 21. Czy uda nam się trochę zaatakować? Nie, tutaj piękny manewr. Monie. Gabriel Tartini odpada z wyścigu, jak widzieliśmy, jest w boksie. Coś się stało doświadczonemu kierowcy Hondy. Kontakt obrócił nas na prostej. Co tam się stało? Co to było? 24 miejsce. No i koniec marzeń o jakimkolwiek wyniku w tym wyścigu. Nie poddajemy się, staramy się wyjechać z tej trawy na tor, ale to już jest koniec. Ten wyścig już nam się nie udał. Dostaliśmy uderzenie, dostaliśmy strzała, grzecznie powiedziawszy, od kogoś na prostej, chociaż się nie dziwię. Ten samochód tak znosi, że on na prostej, zobaczcie, na prostej mi sam skręca, nic nie można zrobić. Dostaliśmy strzała od któregoś z kierowców, nie widziałem, czy to był Boardman, czy kto, ale no tak się kończy ten wyścig, 24 pozycja, nic nie zrobimy. Zjedziemy do boksu na tym okrążeniu i zakończymy ten wyścig, bo to się nie opłaca. Nie opłaca nam się już jechać. Punkty, no niestety, uciekły. Punkty nam uciekły po kolizji na pierwszym okrążeniu, właśnie na tym zakręcie. Jak widzimy, Gabriel Tartini cały czas jedzie, ale jest 25. 25 pozycja, traci 27 sekund, no on już nie ma szans. Będziemy Daniel O'Young prowadzi przez Mekki Benani, Diego Monteiro trzeci. Monteiro przebił się z tego siódmego miejsca na trzecie. My z 15, spadek na 24. No i teraz. Nie trafiłem do boksu. Gdzie ten boks na tej cholernej kurytybie jest? Tam jest boks, dobrze. Na hardcora trochę skosimy trawy. Zjeżdżamy do boksu, bo to się już nam nie opłaca. I tak oto kończymy drugi wyścig. Wygrywa go Daryl O'Young przez Thiago Monteiro z siódmego na drugie Monteiro Benani z pierwszego na trzecie. Miller czwarty, Michalisz piąty. McDowell na miejscu szóstym, Engstler i René Munich kończy. Zamyka pierwszą punktową wstępkę. My, 25 pozycja, odpadamy przez problemy z zawieszeniem. Przez naszą głupotę, szczerze. Za ostro tam było. I tak oto wygląda czołówka po Grand Prix Kurytyby na pierwszym torze. Diego Monteiro ma punktów 16, ale za to Diego Monteiro będzie miał 58 dodatkowych kilogramów dorzucone. O'Young punktów 12 plus 46 kilogramów handicapu i tak dalej. Trzecie miejsce Gabriel Tartini 35 kilo i 10 punktów. Mam nadzieję, moi drodzy, że seria wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Najbliższe, następne odcinki już niedługo. Tak jak powiedziałem, na zmianę będzie to z FIFA 14 Ratu Dream Team. Więc to na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.